Cześć, siemanko, z tej strony Piotrek. Witam Was po roku przerwy we vlogach. Przerwy, która nastąpiła poprzez sam nie wiem co, ale no tak musiało być. Teraz po roku jakoś naszło mnie, żeby coś nagrać, spotkać się z Wami przy okazji takiego luźnego wypadu na polatanie sobie dronem. Zresztą tak jak odcinek się nazywa, no mam dzisiaj wolne. Jest ogólnie dzień wolny od pracy, więc stwierdziłem, że Was zabiorę. Co przez ten rok się zmieniło? Niewiele się zmieniło, ciągle latam, ciągle filmuję, fotografuję. A no, zmieniło się intro we vlogu, ale to już zobaczyliście. To taka zmiana, poza tym raczej nie bez zmian. Dalej sobie robię to, co lubię, żyję z tego. Zresztą tak jak ktoś mądry, jakiś mądry uczony chyba powiedział kiedyś, rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. Ja teraz bardzo się trzymam tej zasady. Robię wszystko, żeby to trwało, żebym działał, żebym mógł spełniać swoje marzenia, żebym mógł nagrywać dla Was te vlogi. No i jestem z tego bardzo zadowolony. Ci, co mnie znają, wiedzą, że paręnaście lat przepracowałem na etacie i raczej nie byłem zadowolony z tego. Cały czas próbowałem jakby znaleźć coś dla siebie, w końcu się udało. Powoli staram się spełniać w dalszym ciągu te marzenia. A dzisiaj sobie polatamy Cinewhoopem. W jednym miejscu, albo może w dwóch miejscach. Zobaczę, na ile nam pogoda pozwoli. Słuchajcie, jest mega upał. Ja już się roztapiam, pomimo tego, że mam klimkę w samochodzie włączoną, ale no, jest ciężko. I co? No i lecimy. No, jesteśmy na pierwszej miejscówce. Nie wiem, czy to nie będzie też ostatnia miejscówka, w której sobie dzisiaj mam ochotę polatać. Bo trochę wieje, ale przyjechałem sobie nad tory łódzkiej kolei wąskotorowej. Sprawdziłem wcześniej, czy o tej godzinie nic nie jedzie. I sobie mam w zamiarze pośmigać wzdłuż tych torów w miarę jak najniżej, żeby zrobić takie fajne ujęcia dynamiczne. Taka zajawka na dzisiaj. Dobra, idę wypakowywać sprzęty. Dobra, zabawki gotowe. Jak widzicie, już jestem w goglach. Wstawię sobie tylko kamerkę, żeby było mnie widać i zrobię taki próbny lot. Może nie będę od razu nad te tory wlatywał, no ale zobaczymy. W międzyczasie będę Wam mówił, co się dzieje. Dobra, lecimy. No, w sumie na chwilę obecną jakoś specjalnie nie czuć tego wiatru na Cinewhoopie. Znaczy, no, podlecę sobie kawałek tymi torami, żeby sprawdzić, czy w razie W będę mógł bez problemu zawrócić. Bo jesteśmy przy trasie Via Baltica, która została niedawno otwarta. Ja nad nią wlatywał nie będę oczywiście, bo tam samochody szybko jeżdżą. Ale tutaj na przykład pod trasą, pod wiaduktem, można sobie fajnie się pokręcić. Czasami takie luźne latanie, bez spiny i bez tego jakby stresu, że skrzenimy na przykład ujęcie, jak jesteśmy na zleceniu, jest dobre do tego, żeby najzwyczajniej sobie poćwiczyć skilla. A skill w FPV jest ważny. Tak więc dzisiaj zobaczycie troszkę ujęć z takich moich luźnych lotów Cinewhoopem. Dobra, teraz troszkę niżej nad torami. Jest całkiem spoko. Trochę to wygląda jak kurde jadący pociąg. Po pierwszej miejscówce muszę zrobić mały update. Jednak trafiłem na wąskotorówkę. Tak, moja gapa na tym polegała, że nie wziąłem pod uwagę tego, że ta wąskotorówka o którejś godzinie wraca z tej swojej traski. Nie jedzie tylko w jedną stronę. W momencie, w którym wracała, przygotowywałem drona do lotu. Jakieś tam dzieci mi pomachały, powiedziały dzień dobry, tak więc bardzo miło. Potem troszeczkę próbowałem ją gonić. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale już była dość daleko i tak daleko w las nie chciałem się zapuszczać. I teraz, jako że jest cholernie gorąco, poszukam jakieś miejscówki w lesie, gdzieś między drzewami. Ja osobiście bardzo lubię latać w lesie, mega mnie to relaksuje.
i mam nadzieję, że obrazek, który zaraz zobaczycie, wam pokaże, dlaczego mnie to relaksuje. Lecimy. Dobra, druga miejscówka i zapewne ostatnia na dzisiaj. Miejscówka, jak widać, w lesie. Mam tutaj takie swoje miejsce, gdzie lubię sobie polatać między drzewami. Mega mnie to relaksuje i zaraz właśnie pokażę wam, co jest z tym takiego relaksującego. No bo któż na Mazurach i nie tylko nie lubi sobie pochodzić, pospacerować po lesie. A jeszcze fajniej jest spacerować nieco wyżej. Oglądajcie. No i to by było tyle na dzisiaj. Polataliśmy sobie w dwóch miejscówkach. Pokazałem wam, jak mniej więcej spędzam swój wolny czas. Chociaż nie zawsze tak go spędzam, ale często lubię sobie właśnie tak wyskoczyć, się zrelaksować do lasu. Czasami sam, czasami z kimś. No i co? I chciałbym was, nie wiem, zaprosić do subskrybowania kanału. Dajcie łapkę w górę. Tutaj czy gdzieś tam, wszędzie. Gdzieś tam no, ogólnie teraz wyświetla się dla was mój Instagram, mój Facebook, więc też zachęcam do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Ja w miarę możliwości czasowych postaram się czasami może coś nagrać. Też dajcie znać, czy wam to się podoba, czy chcecie, czy lepiej, żebym spadał ze swoimi vlogami. Ja się nie obrażę. No tak więc na dzisiaj to tyle. Ja sobie jeszcze tutaj troszeczkę w tym lesie pospaceruję, a wam życzę wszystkiego dobrego. I do zobaczenia. Hej!